To jest najfajniejsze, że kiedy robi się taką akcję społeczną, nigdy nie ma pewności, czy mieszkańcy się zaangażują, czy będą chcieli. Tymczasem proszę zobaczyć wszystkie 100 drzew, które przygotował zakład komunalny, już posadzonych. Teraz kolejne 300 sadzonych, troszeczkę mniejszych, no może bardziej mniejszych od nadleśnictwa również jest w tej chwili sadzone, więc pełen sukces. Nie tylko dlatego, że tyle osób i tyle drzew posadzono, ale ta edukacja, to zobaczenie całych rodzin, które te drzewka sadzą, mam, ojców, którzy dopingują dzieci, i te uśmiechnięte dzieciaczki, które stoją ze szpadlem, stoją z konewką, podlewają, wkładają, przysypują ziemią. Super, fantastyczna sprawa. Bo myślę, że świadomość tego, że trzeba dbać o środowisko, że klimat się zmienia i nie są to zmiany na lepsze, świadomość tego rośnie, angażuje się w to coraz więcej osób i to jest widać również dzisiaj. Cieszy mnie to osobiście bardzo. Zresztą obok mamy drzewa posadzone w poprzedniej akcji sadzenia drzew i każdy może zobaczyć, że te drzewa rosną. To jest coś takiego, co jest niepowtarzalne przy innych akcjach. To, co tu się dzieje, zostanie na 100, 200 lat w Opolu, 300, bo przecież drzewa żyją dużo dłużej niż my, więc myślę, że każdy z tych dzieci, które dzisiaj coś posadziło, kiedyś będzie tu przyjeżdżać i zaglądać, jakiego drzewa. Tutaj na tej konkretnej akcji jesteśmy jako pomoc fachowa, czyli tak jak Państwo widzą, nasi pracownicy pomagają sadzić drzewa, tłumaczą, w jaki sposób sadzić drzewa. Każdy z nas naprawdę może to zrobić. Żeby to drzewo pięknie rosło, trzeba się trzymać kilku takich żelaznych zasad, ale my tego wszystkiego tutaj uczymy. No i oczywiście nasze zaangażowanie w tę akcję jest taką, że zakupiliśmy 100 sadzonek. Te wszystkie duże drzewa, które Państwo widzą, to jest prezent, nie prezent, ale zakup zakładu komunalnego. Materiał do sadzenia, łopaty i zaangażowanie to też bardzo ważne i za to serdecznie dziękuję pracownikom zakładu komunalnego. Samo zaangażowanie było bardzo proste, zapewnić dodatkowo sadzonki. Zapewniliśmy ich 300, część mieszkańcy zabrali ze sobą, ale większość posadzili właśnie tutaj, w miejscu, gdzie kiedyś mogło powstać osiedle, a powstał park, więc to jest po prostu rewelacyjne. Dla mnie to zaangażowanie okazało się, że najciekawsze w formie podlewania drzew przez dzieci. Samo sadzenie tłumaczyliśmy zielonym do góry, rewelacja, w ogóle, że dzieci sadzą drzewa, sadzą też to dla przyszłych pokoleń, ale samo podlewanie to jest taka zabawa dla dzieci, samo sadzenie, no i to też fajne spędzenie czasu i to bardzo pożytecznie, bo w pożyteczny sposób dla własnej okolicy, dla własnego otoczenia, dla czystszego powietrza, bardziej zielonego, no i to jest posadzenie, przekierowanie energii w coś, w miejsce, w które będzie można wrócić, bo tutaj jeszcze parę lat poczekamy, będzie piękny cień, będzie można przyjść z kocykiem, na przykład na piknik. My zapewniliśmy mniejsze sadzonki, takie jakie w lesie mamy. Ja to nazywam, że to są te kolorowe gatunki, bo to nie są sosny, świerki, tylko mamy tutaj krzewy, kalinę, igłuk na pewno, śliwa, tarnina, bo my mówimy o sadzeniu drzew, a nie zapominajmy o tym, że dla przyrody ważne są też krzewy, krzewy rodzime. Jest nawet taka akcja, krzew my krzewy, jest kilkanaście gatunków rodzimych krzewów, które są niesamowicie pożyteczne, bardzo dobre dla przyrody, dla tych wszystkich małych zwierząt. I tutaj właśnie zostały posadzone, jeszcze do tego doszły czereśnie i jabłonie. Myślę, że to jest bardzo fajna i bardzo dobra inicjatywa. Zresztą wystarczy się rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, ilu ludzi przyciągnęła dzisiaj ta akcja. A przede wszystkim ile dzieciaków. Myślę, że największa frajda to jest dla dzieciaków. A przy okazji fajnie spędzonego czasu też dzieci widzą, jak drzewa wzrastają, że to nie rosną jakieś malutkie drzewa z nasionek, tylko już takie ładne sadzonki mamy. Tutaj jesteśmy współorganizatorem tej akcji, więc już od samego początku to już jest kolejna akcja. W tym roku druga akcja, bo była pierwsza akcja wiosenna i sadziliśmy drzewa tutaj obok. Jednak widać, że z akcji na akcję coraz więcej mieszkańców przychodzi i bierze udział. Bardzo fajnie, dla dzieci wiadomo też jakaś fajna atrakcja to jest, tym bardziej, że tutaj mieszkamy, więc z chęcią przyszliśmy. No i czekamy tutaj, co tutaj się pomiędzy tymi drzewami będzie działo. Mam nadzieję, że jakiś fajny może plac zabaw będzie, nie? Czy jakieś ślizgawki, czy jakieś takie dla dzieci rozrywki. Super akcja dla mnie i dla rodziny z dziećmi, już pierwsze drzewko tutaj zasadziliśmy i mam nadzieję, że jeszcze jakieś zostanie, ponieważ chłopcy bardzo ochoczo się zabrali za sadzenie. Miła, przyjemna niedziela.